Proszę Państwa, moja dziedzina, muzyka. Muzyka sama w sobie jest kodem, to już Państwu mówiłam. Kto nie zna notacji muzycznej w postaci nut, za Chiny nie odczyta tego, co jest zapisane na partyturze. Ale kto nie zna liter, nie odczyta zwykłego, prostego zdania. Ola ma tablet na przykład, prawda? I biorąc udział, biorę udział w takim świetnym programie Superkoderzy, jaka ścieżka, cyfrowi DJ-e. Poznałam kompozytora muzyki współczesnej Krzysia Cybulskiego, który to zaproponował dzieciom wykorzystanie sekwencera rytmicznego. I zobaczcie teraz Państwo, jest tak, to co jest napisane po lewej stronie to jest partytura złożona z trzech instrumentów, a w programie Chrome Experience Rhythm możemy sobie to co jest zapisane po lewej stronie zaznaczyć po stronie prawej. I to jest identyczny zapis, tylko za pomocą innego wymiaru, tak? Po prawej stronie to jest trzeci wymiar firmy Mattel, a po lewej zwykły muzyczny. Można sobie rozłożyć, przekładając to na język taki normalny i na działanie dzieci, rozkładamy 24 czystych kartek, bierzemy instrumenty i mówimy dzieciom, rozłóżcie sobie teraz te instrumenty. Tam, gdzie będzie pusta kartka, to jest pauza. Ja to zrobiłam z moimi sześciolatkami i one widziały to, potem stanęły na kartce, zagrały, z tym, że nie w takim tempie, nie w metrum 4/4, bo to byłoby za szybko, bo to są same ósemki. I potem mogły przełożyć to, co widziały, mogły przełożyć na ten sekwencer rytmiczny. I jest film, ale ja pokażę tylko fragment, ponieważ mamy mało czasu. To zrobiłam z klasą moją byłą, czwartą, ale to można zrobić również z dziećmi w klasie 1-3. My po warsztatach z panem Piotrem Kają. O, wujaszek Google na święta ofiarowuje nam prezenty w postaci kodowania. W tym roku to były tańczące elfy, ale mimo, że kocham muzykę, to było nie do wytrzymania. Nie kodowałam, najpierw sprawdziłyśmy w domu. Natomiast świetna, prosta, świetny, prosty program, gdzie dzieciaczki mogły zakodować drogę elfa do prezentu. No, Mati. Brawo. Tutaj mogły dzieci się Zobaczymy. Nauczyć. Oczywiście ja im przełożyłam to na język polski. Nazwy głównych kierunków świata. Mogły wyznaczać drogę już, drogi bardziej skomplikowane. Ha, jak świetnie. Będziemy skracały filmiki. I drugi to było świąteczne kombinowanie za programu i gwiazdkę, gdzie dzieci miały możliwość wyboru figur geometrycznych w postaci kwadratów, trójkątów, ich wielkości, ich kolorów i w pewnym momencie ograniczony pasek, chyba mogły dołożyć 10 elementów. Ale ja bym chciała zwrócić uwagę Państwa na takie moje dwie dziewuszki, które rozmawiają, jaka to jest piękna współpraca przy kodowaniu i Kasia mówi, słuchaj, weź ty ten kolor pink, nie różowy, pink. No. One miały tutaj takie poczucie sprawstwa. Pink, jak będę tu? Pink, tu jest No, Juleńka, Też przyjdę, bo chcę Państwu pokazać szybko. A teraz przejdź do zrobienia swojej karteczki. I to, co dzieci stworzyły, tą gwiazdę, ona się pojawiała na kartce świątecznej. Teraz mogę sobie wybrać, ale pięknie się kręci, widzisz? O,
Pan Żaróweczka, ulubiona, to jest dostępny program i na stronie internetowej, i na Androida aplikację, gdzie dzieci muszą zaprowadzić pana Żaróweczkę do wyznaczonego punktu, ale czasami no, pan Żaróweczka musi skręcać w lewo, w prawo, gdy dojdzie, to musi świecić żarówka. Te pierwsze poziomy są łatwe, natomiast kiedy przejdą troszeczkę wyżej, tam się już pojawiają procedury, że mogą na przykład, jeśli droga się powtarza, to mogą ująć to w procedurze i powtórzyć razy dwa. Ja też przejdę do momentu, kiedy widać to całe. Tak, ta aplikacja jest bardzo lubiana przez dzieci. Droga klocka to jest świetne ćwiczenie, na początku którego ja wykorzystałam planszę z polami, musiałoby iść to i zwykłą jęgę, żeby dzieci zobaczyły, jak ten klocek porusza się, tak? Ten program jest o tyle trudny, że tutaj dzieci wyznaczają strzałkami nie za pomocą głównych kierunków, tylko pośrednich. To jest znalezisko Joli Okuniewskiej, to jest strona internetowa, która również działa na tabletach przez kod QR. Też przejdę do momentu, kiedy dzieci będą... Ale mamy tempo. O, moja kolejna miłość muzyczna. Jak zobaczyłam kabelki Makey Makey, to się w nich zakochałam i sobie je kupiłam. I no, wykorzystuję je również na muzyce. I gwarantuję Państwu, jeden zestaw na 22 w zupełności starcza, bo dzieci są tak zafascynowane tym, co ja robię, jak ja podłączam, że są automatycznie wyciszone i po prostu skupione tylko na moich czynnościach. Zaraz Państwu powiem, co to jest Makey Makey. Makey Makey to jest układ, obwód zamknięty, który połączony z pewnymi aplikacjami działa. Ja oczywiście podłączyłam je pod aplikacje muzyczne. Są dostępne, to są darmowe aplikacje, to są bębny i wirtualne pianino. To, co widzą Państwo u góry, to jest notacja muzyczna, wlazł kotek na płotek, ale moje dzieci tego nie potrafią odczytać. To, co widzą Państwo na dole, to jest matematyczny kod utworu wyżej. I coś Państwu pokażę teraz. Dobrze, Monia, że przeskoczyłaś. Ten filmik będzie cały. Nie dam. Banany po lekcji zostały zjedzone, mimo że wyglądały bardzo tragicznie. Ale to Makey Makey, proszę Państwa, można połączyć tak, z łyżeczkami. Pierwsza moja próba była w domu i mąż mówi, przepraszam, mówię, walicie. Mówi, no do czego ci te łyżeczki, nie? Więc zagrałam sobie na łyżeczkach. W ogóle pomogła mi rozgryźć te kabelki Violetka Szweb z Mistrzów Kodowania. Można je połączyć z mięsistymi warzywami i owocami. Świetnie do tego się nadają również kwiatki w wazonikach w wodzie. Aluminiowa folia przylepna. Bardzo miękkie ołówki, gdzie możemy sobie narysować tylko kółeczka i łącząc te kabelki i my możemy być przewodnikiem i gdybym ja tutaj panie ustawiła, ale mi Marcin już nie pozwoli łączyć kabelków, żartuję, to ja bym zagrała na waszych dłoniach lub ktoś, moglibyśmy wystukać jakiś rytm. Ja to opublikowałam na blogu za serówki.edu.pl. Z drogą łączenia wystarczy tylko mieć jeden zestaw. Tak, nie, te osoby, które stoją, nie trzymają się za ręce. Nie, one trzymają tylko
jeden szkabelek krokodylkowy. Gra. Wszystko gra. Jak z nut. Znajdujemy rozmaite, różne strony, które pomagają dzieciom w kodowaniu i które uczą je kodowania. To jest też strona znaleziona przez Jolę. I tutaj mamy puzzle, labirynty, ptaki, żółwie, animacje, samouczek. Dzieci uczą się od podstaw, na przykład łączą bloki. I to pierwsze ćwiczenie mi się bardzo podoba, bo dzieci wykazują się umiejętnościami przyrodniczymi, łącząc cechy zwierząt. Tam jest ślimak, kot, kaczka i pszczoła. I pomieszane są na przykład ilość nóg, pożywienie. Także dzieci układają blok dotyczący zwierzątka. Każdy kolejny etap jest wyższy. Potem wchodzą już skrypty w języku Jawy. Ale bardzo proste. O. Kolejna aplikacja, którą można wykorzystać do kodowania, to młodszy brat, tudzież siostra aplikacji Scratch. Dostępna jest na urządzenia mobilne typu tablet, iPad za darmo. Chodzi tutaj o kodowanie z wykorzystaniem bloczków. Uczeń nie musi umieć czytać, więc to jest fajne. Skrypty, które tworzymy, mogą być na różnym poziomie trudności, ja tylko pokażę, na czym to polega. Tutaj mamy, to mi tu wczytuje, przepraszam. To pole, które tutaj podświetlam, ja ją wtedy likwiduję, to pole duszków, czyli możemy dodawać postacie, tak zwane duszki, które możemy później animować. Możemy też tworzyć własne duszki, ponieważ jest dostępna opcja ołówka, gdzie dziecko może stworzyć własną postać. Mało tego, możemy zrobić swoje zdjęcie i tym duszkiem może być dziecko. Możemy twarz dziecka wkomponować w duszka i na przykład tym duszkiem będzie kosmita z twarzą naszego gracza. To pole to jest pole do tworzenia skryptów, które powoduje, że nasz duszek po naciśnięciu flagi będzie się poruszał. Gorąco polecam Państwu skorzystanie z gotowych scenariuszy naszych cudownych mistrzów kodowania. W tych scenariuszach fajne jest to, że tworzone skrypty są powiązane z programem nauczania. I tak na przykład ja ostatnio, moje dzieciaki ewidentnie miały problem z kierunkami geograficznymi, więc co, stworzyliśmy taką grę z kierunkami północ, południe, wschód, zachód. I gra polegała na tym, że duszek, czyli kot, miał za zadanie przy pomocy naciskania strzałeczek dotrzeć do wyznaczonego punktu. I one sobie spokojnie z tym poradziły. Działało to w ten sposób, że strzałka wysyłała sygnał, kopertę do duszka, duszek otrzymywał wiadomość, że jeżeli strzałka została naciśnięta, to on musi się poruszyć albo w górę, albo w dół, albo w przód, albo w prawo, albo w lewo. I w ten oto sposób docierał do celu. Kolejny przykład gry to na przykład z ruchem drogowym. Jak naciśniemy czerwone światło, auto stoi, jak zielone, auto jedzie. Gra z matematyką, czyli działanie po naciśnięciu guziczka z właściwym wynikiem. Pojawia się. I to są wszystko gry stworzone przez drugo-trzecioklasistów. Możemy też zaproponować dzieciom stworzenie własnej gry. Tutaj akurat na dole zdjęcie z grą do lektury Anaruk. Po prostu powiedziałam, stwórzcie grę dowolną, której tematem przewodnim będzie Anaruk. Nagle się okazało, że Anaruk polował na te stwory swoje. Pojawiał się niedźwiedź, także strzały latały, mieli fajną frajdę. I tu pokażę, co jeszcze. Jeżeli tworzymy gry na przykład w oparciu o scenariusze mistrzów kodowania, to możecie być Państwo pewni, że wasi uczniowie pójdą krok do przodu. To jest przykład takiego prostego scenariusza, gdzie dziecko miało stworzyć labirynt i w labiryncie duszek, który musi przejść grę. To jest pierwszy w ogóle scenariusz stworzony na zajęciach z tą aplikacją. Pewnego dnia mały się zgubił. Mama poszła go uratować. Mama mówi małemu, gdzie ma iść. Mały idzie do wyjścia z labiryntu. Potem mama podąża za nim. Koniec. Czyli tak, już nie jeden duszek, tylko dwa, bo oczywiście zaraz mała wyczaiła, że proszę pani, ale tam mogę dodać drugiego duszka. Ja mówię, oczywiście możesz. A czy ten duszek może mówić?
A ja mówię, no pewnie może, a to ja zaraz sprawdzę gdzie, więc mi szybciutko odnalazła klocek, który pozwala nagrać głos. Potem sobie szybciutko wyczaiła, że jest jeszcze klocek, który dodaje chmurkę głosową, więc stworzyła komiks. Ja tylko stałam, ja mówię, no fajnie. I generalnie później, jak już realizowaliśmy właśnie tę pracę z tą aplikacją, to oni już mnie tak wyprzedzali, że już w ogóle nie wnikałam w to, co mają robić, tylko pokazywałam gotową grę i ja mówię, słuchajcie, gra wygląda tak, czy wiecie, jak to zrobić? Tak, wiemy. Ja mówię, no to róbcie. Moi uczniowie, jak już opanowali działania z aplikacją Scratch, no to stwierdzili, że oni też chcą być trenerami, no w końcu scenariusze mistrzów kodowania, trenerów, dlaczego oni mają być gorsi? Więc odwiedziliśmy, to jest moja koleżanka z zeróweczki, z którą współpracowaliśmy i stwierdziliśmy, no to co, nauczymy maluchy kodowania. Więc trzecioklasiści odwiedzili sześciolatki, niektóre nawet pięciolatki, bo były dzieci z odroczonym obowiązkiem przedszkolnym. No i zobaczcie, jak wyglądała praca trenerska. Umiejętności komunikacyjne, nie rozwija kodowanie. Już przyspieszam 3 minuty, dobrze. Scotty Go to gra od niedawna na rynku, występuje w dwóch wersjach, w wersji edu i w wersji takiej powiedzmy domowej. Polecam Państwu wersję edu, nie wiem czy jest droższa, czy w takiej samej cenie? 10 zł droższa, więc nie jest to duża różnica. Natomiast jeżeli Państwo mają wersję edu, mogą tworzyć więcej zadań niż w wersji tej domowej. I mogą Państwo skorzystać z platformy edukacyjnej, gdzie po wpisaniu kodu możecie korzystać z gotowych scenariuszy i propozycji zabaw. Gra polega na tym, że mamy do dyspozycji klocki, taki rodzaj klocków Lego, jak tylko puzzli, jak w puzzlach tekturowych. I do tego jest aplikacja, która powoduje, że jeżeli dziecko prawidłowo z naszych klocuszków tekturowych ułoży kod, to aplikacją skanujemy te obrazki, ona tam cyk, 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 cyk zaznacza, że wszystko jest ok i dziecko w tablecie widzi, że duszek kosmita przechodzi właściwą drogę. Zobaczcie, jak to wygląda na filmie. Przyznam szczerze, że nie mam tych klocków w klasie, ale od czego mam super belfrów, którzy dysponują z klockami. Pierwszy dzień ferii, koleżanka przyjechała w niedzielę wieczorem, w poniedziałek przeprowadziła zajęcia i wróciła z powrotem do siebie na Śląsk. Dlatego kocham ich. Przepraszam, chciałam pokazać, jak to wygląda w praktyce. Wersja edu jest dostępna tylko na moje Bambino. Aplikacja jest darmowa. Układamy klocuszki. I na przykład klocek pokazuje. Idź prosto, dokładamy cyferkę, ile kroków. Trzeba przeskoczyć przeszkodę. I teraz, tak, jeszcze sprawdzamy, czy wszystko dobrze ułożone. Musi być początek skryptu, zakończenie, więc kończymy skrypt. No i teraz skanujemy, robimy zdjęcie naszego układu, pojawiają się haczyki, że dobrze, dobrze. Jeżeli w którejś linijce jest błąd, to też pojawi się informacja X, że tu trzeba coś zmienić, więc to jest podpowiedź dla dzieci. I ciach, duszek zasuwa, czyli zadanie zostało dobrze wykonane. O
robotach już nie będę Państwu opowiadać, ale widzieli Państwo, że są i małe roboty, i Dasz, który bardzo taki przyjazny dzieciom, wywołuje takie fajne emocje, więc praca z Daszem naprawdę tutaj przynosi fajne efekty. Proponuję też Państwu brać udział w godzina kodowania i tydzień z kodowaniem. Tutaj mają Państwo podane adresy stron, na których można się zarejestrować i tam są gotowe programy, w których dzieciaki mogą ćwiczyć umiejętność kodowania, a na koniec jeszcze otrzymują certyfikat za przejście całego programu. I chciałam również polecić książkę, którą ostatnio pożyczyłam od Asi Apanasewicz, bardzo fajna, Hello Ruby, programowanie dla dzieci. Książka składa się jakby z dwóch części. Pierwsza to jest opowiadanie, a później druga część to forma takiego zeszytu, dziennika z zadaniami. I tutaj cytat z książki. Programowanie jest jak kredki lub klocki Lego, to sposób na wyrażanie siebie, więc pomóżmy dzieciom i pozwólmy wyrażać siebie w kodowaniu. I tutaj jeszcze tylko, gdyby Państwo chcieli jeszcze więcej o kodowaniu, czuli niedosyt, to polecamy blogi oczywiście mistrzów kodowania, mistrzowie nad mistrzami, Joasia Apanasewicz, którą już Państwo poznali, Ania Świć, również Państwu znana i Ola Szołen-Kamińska. Ja mam tylko dodaną tam na stronie zakładkę, która się nazywa kodowanie, to nie jest typowy blog o kodowaniu. No cóż, życzymy Państwu powodzenia, wszystkiego dobrego. I nie bójcie się kodować. I bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie, bo pociągi już na nas czekają. Do zobaczenia za rok.